uważam, że elektrownie wiatrowe jest to szansa dla gminy. Tutaj akurat inwestor, który się pojawił u nas, czyli Konerga. Mamy również prywatnych inwestorów dwóch, którzy zajmują się również tym tematem. Z ich, że tak powiem, zapewnień i że tak powiem, już z analiz, jak to jest w innych gminach, wiemy, że byłyby to dochody do budżetu gminy z podatków od budowli, bo to jest 2% od wartości budowli, tak podatek od tego typu urządzeń się przedstawia. Na pewno tutaj propozycja inwestora jest również, że każde sołectwo otrzymałoby tutaj jakąś rekompensatę, jakąś darowiznę. Uważam, że to by był sukces również dla tej miejscowości, gdyby takie elektrownie powstały. Jeżeli się pani nie zgodzi, nie ma możliwości, żeby postawić... No ja się nie zgodzę właśnie i chcę powiedzieć państwu, którzy są za stawianiem elektrowni wiatrowych, że spokój, cisza, zdrowie waszych mieszkańców jest ważniejsze od tej dzierżawy. Bo proszę państwa, żyjemy w domach, mieszkamy w domach dwu, trzy pokoleniowych. Ta inwestycja nie jest na rok, nie jest na 10 lat, proszę państwa, tylko jest na 30 lat. Odczujemy to my, nasze dzieci i nasze wnuki. I jeszcze jedno, co jest praktykowane. Fundamenty zostają, turbinę się demontuje po 30 latach, wymienia się turbinę na nowo, jeżeli właściciel działki się zgadza. Podpisywana jest nowa umowa z nowym inwestorem i kręci się dalej znów 30 lat. Nie zawsze jest tak trudno, bywa dużo łatwiej. Są takie gminy, w których naprawdę jest przyzwolenie społeczne i ludzie tego bardzo chcą, ale jednak dzisiaj na skutek kampanii, jaka się wytworzyła przeciw tym wiatrakom, która jest naprawdę niesłuszna, następuje duży opór społeczny. Część tego oporu społecznego jest po trosze wywołana tak, starymi wiatrakami, które sprowadzano, które naprawdę nie powinny być montowane w Polsce. Trochę jest, no nazwijmy z naszej winy, mea culpa, czyli z winy inwestorów, brak informowania społeczeństwa, bo społeczeństwo jest niedoinformowane, chowanie, ukrywanie czegokolwiek, chowanie głowy w piasek. Ja po to przyjechałem, chociaż prowadzę, tak jak powiedziałem, około 30 takich inwestycji, żeby z ludźmi porozmawiać i przyjadę jeszcze raz i jeszcze raz. Efekt jest taki, że jak z ludźmi się rozmawia mimo wszystko i dostarcza się ludziom racjonalnych argumentów, to większość ludzi idzie przekonać do takiej inwestycji. No, dlaczego ludzie o tym mówią, że jeżeli mieszkałem kilkadziesiąt lat pod wiatrakami, to już mają tego dosyć i się wszyscy wyprowadzają? W której miejscowości, proszę pani? Jabłonce mają wiatraki, Jabłonce, z tego co słyszałem, to są turbiny, o których mówiliśmy na początku. Czy są to sprowadzone turbiny? Słynny Markonin też ma wiatraki, to są zaprojektowane. Wypowiedź przeze mnie przytoczona będzie, pochodzi ze strony internetowej. Stop wiatraków. Tak, tak, a wręcz zachęca do popularyzacji materiałów zamieszczonych w serwisie Bez Ograniczeń. To jest wykład profesora Jurkiewicza, neurologa i neurochirurga pod tytułem Wpływ elektrowni wiatrowych na zdrowie ludzi. Życie w pobliżu farmy wiatrowej powoduje ciężkie, nieobliczalne, kolosalne skutki dla ośrodkowego układu nerwowego. Nie jest to wymysł uczonych czy nienawiedzonych, ale to są już w tej chwili setki opracowań najpoważniejszych ośrodków naukowych na całym świecie. Życie w pobliżu farmy wiatrowej jest szkodliwe dla zdrowia i życia zamieszkujących tam ludzi. Bardzo szkodliwe. Mamy już wiatrak w Przyjmie i ja mieszkam kilometr od wiatraka i w ogóle jest to niezauważalny temat, że ten wiatrak jest. Jeżeli chcemy się wsłuchać, to go usłyszymy, ale mówię, że takie otoczenie wkoło nas, no jest, żyjemy w takim hałasie, że na pewno że to tutaj jest do zaakceptowania przez ludzi. Jesteśmy w stanie ograniczyć tą inwestycję do kilku, no może do 10, wybudować jako pierwszy etap. Jeżeli ludzie powiedzą, że jest ok, to wybudujemy drugą część. Jesteśmy na to przygotowani. Ja chciałam powiedzieć, że to tak wygląda, że wszyscy są przeciwni. Myślę, że na naszej wsi jednak jest grupa, która nie jest przeciwna. To po pierwsze. A po drugie chciałam powiedzieć do tych wszystkich, którzy są przeciwni, żebyśmy jednak dobrze przemyśleli tą decyzję, dlatego że jeżeli zdecydujemy się, że wiatraki nie będą w naszej wsi stały i nie będą w naszej gminie,
no to będą przesunięte o 100 metrów dalej, będą stały w kamieniu. Oddziaływanie będzie takie samo, jakby stały u nas, a my z tego nie będziemy mieli nic. Inwestor powiedział, że nic na siłę nie będzie robił i szukają nowych terenów. Jedynie możemy zostać z tą ręką w nocniku, że w gminie Słupca przez Miedzę, można powiedzieć, powstaną wiatraki, które też od Lubcza może będą 800 metrów, no ale będą, także że tylko takie może z tego wyjść zysk, że inna gmina będzie odnosiła korzyści mieszkańcy innego sołectwa.